siostry i bracia. Zostaliśmy zaproszeni dzisiaj przez Jezusa do Wieczernika. Zostaliśmy zaproszeni, by wspólnie z Nim zasiąść do stołu, by jak kiedyś w Wielki Czwartek apostołowie, by zasiąść z Nim, wpatrzeć się w Niego i wsłuchać się w Jego głos. Apostołowie przez 3 lata chodzili wspólnie z Jezusem, wędrowali, słuchali wszystkich Jego kazań, patrzyli na wszystkie znaki i cuda, byli świadkami tego wszystkiego. Ale jakże inaczej brzmiały Jezusowe słowa wtedy w Wielki Czwartek, kiedy siedzieli wspólnie z Jezusem przy stole. Jakże inaczej brzmiały słowa, które Jezus mówił o miłości Ojca. Jakże inaczej brzmiały słowa, które Jezus wypowiadał, dając przykazanie miłości. Jakże inaczej brzmiały słowa Jezusa, który przy wieczernikowym stole mówił: to szatan się domagał, by przesiać was jak pszenicę. Ale ja modliłem się, by wiara wasza nie ustała. Jakże inaczej brzmiały słowa Jezusa, kiedy zwracał się do Piotra, kiedy ten deklarował swoją wierność, kiedy ten mówił, że stanie w jego obronie, że będzie go bronił, wtedy, kiedy usłyszał: Piotrze, na nic twoja deklaracja słowna, kiedy ty postawą swojego życia pokażesz coś zupełnie innego, kiedy ty tej nocy się mnie zaprzesz. Jakże inaczej, jakże mocno brzmiały Jezusowe słowa, kiedy mówił pełen bólu do swoich umiłowanych, wybranych kiedyś słowem: pójdź za mną, apostołów. Kiedy mówił dziś, tej nocy, jeden z was mnie zdradzi. I wydawać by się mogło, że kiedy apostołowie usłyszeli, a szczególnie ten jeden apostoł usłyszał słowa prawdy o sobie, że tak po ludzku, w uczciwości ludzkiej, powinien stanąć przed Jezusem, paść na kolana i błagać o przebaczenie. A my tego nie widzimy, ale my patrzymy i słyszymy słowa pełne buty. Czy to ja jestem zdradzający? To pytanie zadaje człowiek,
który doskonale ma świadomość, że za moment stanie przed faryzeuszami, wyciągnie rękę i będzie pytał: co mi dacie? Ja go sprzedam. Co mi dacie? On jest mi niewygodny już. On jest mi niepotrzebny. 30 srebrników wystarczy. Siostry i bracia, jesteśmy zaproszeni dziś do Wieczernika. Przyszliśmy, odpowiedzieliśmy na to Jezusowe zaproszenie i zasiedliśmy wspólnie z Nim do stołu, by tu słuchać tego, co On do nas mówi, by słuchać słów prawdy o sobie, by słuchać słów prawdy, która jest przemieniająca. Siostry i bracia, usłyszeliśmy przed momentem słowa, fragment listu świętego Pawła, który kierował do młodej wspólnoty Kościoła w Efezie. Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów. Jesteście świątynią Boga. Przychodzimy tutaj jako ci, którzy są dziedzicami wiary, głoszonej przez Jezusa i przekazywanej przez apostołów kolejnych wieków. Jesteście współobywatelami Boga. Zatem nie jako obcy, nie jako przybysze, ale jako swoi stajemy przy Jezusie i przychodzimy dziś do Niego, wychodzimy na Jego spotkanie, tak jak przed 20 wiekami ludzie. Ewangelie opisują nam wędrówkę ludzi do Jezusa. Ludzie przekazują sobie z ust do ust wiadomość, że Jezus przechodzić będzie, że gdzieś zatrzymał się, że jest obecny w jakimś miasteczku, w jakiejś wsi. I ludzie zostawiają wtedy swoje domy, swoją codzienność, ale zabierają z sobą to wszystko, czym żyją na co dzień. Zabierają z sobą całą ludzką biedę, wręcz często nędzę, i idą, by spotkać się z Jezusem, i zabierają swoje nieszczęścia czy nieszczęścia kogoś bliskiego z tą wielką świadomością, że ze spotkania z Jezusem wyjdą przemienieni. Ileż to w Ewangelii mamy opisów mówiących o tych wędrówkach. W
przeczytanym przed momentem fragmencie Ewangelii także jest opis bezpośrednio po wyborze apostołów. Kiedy Jezus po modlitwie, jak mówi Ewangelia, całą noc spędził na modlitwie, a później stanął przed tymi, których chciał wybierać i kierował do nich swoje słowo: pójdź za mną. I kiedy zgromadził wokół siebie 12, którzy stali się fundamentem Kościoła, filarami tej budowanej świątyni Boga, zszedł na dół i wtedy do Niego przyprowadzali ludzi potrzebujących Jego pomocy. Ewangelia przepełniona jest takimi opisami. Można by powiedzieć, Jezus nigdy nie przeszedł obojętnie obok ludzkiej potrzeby. Jezus wręcz słuchał, z której strony słychać ludzkie błaganie, ludzki głos: Jezusie, Synu Boga Żywego, ulituj się nade mną. Z jakże wielką wiarą, tak po ludzku możemy mówić, szli do Jezusa ludzie. Jakże wielka wiara była tych ludzi, bo przecież tak naprawdę nie usprawiedliwilibyśmy postawy ewangelicznych ludzi inaczej, jak tylko poprzez wiarę. Ile wiary musiało być w życiu ojca rodziny, o którym mówi Ewangelia, że zostawia w domu umierające dziecko, idzie na spotkanie z Jezusem. Ten ojciec, wychodząc ze swojego domu, rzucając ostatnie spojrzenie na umierające dziecko, zapewne myślał o jednym: żebym zdążył, zanim moje dziecko umrze, żebym zdążył stanąć przed Jezusem, żebym zdążył wykrzyczeć z głębi swojego serca: Jezusie, ulituj się. Ile wiary musiało być w życiu kobiety, o której mówi Ewangelia, że przez wiele lat cierpiała na swoją chorobę, kiedy przeciska się przez tłum ludzi otaczających Jezusa i mówi: bylebym kraju Jego szaty się dotknęła, bylebym dotknęła się frędzli Jego płaszcza, niczego więcej nie pragnę, będę zdrowa. Ile wiary było w tych wszystkich ludziach, o których mówi Ewangelia? Ile wiary było w życiu ewangelicznego Jaira, który idzie i staje przed Jezusem i błaga: uzdrów moją córeczkę. Ile wiary musiało być w życiu tych ludzi. Dzisiaj, jak powiedziałem, odpowiadamy na zaproszenie Jezusa. I zostawiliśmy swoje domy, swoją codzienność, zostawiliśmy swoje sprawy i przyszliśmy tu,
do tej świątyni, do tego sanktuarium, do tego miejsca, w którym dokonuje się świętość. I zabraliśmy z sobą to wszystko, co jest troską naszą, co jest niepokojem naszym, to wszystko, co jest naszym lękiem, obawą, to wszystko, co jest nasze bądź naszych bliskich. I także z wiarą, jak tamci ewangeliczni ludzie, idziemy i niesiemy to wszystko, co w nas jest, a może stajemy się dziś noszami dla innych i innych chcemy przynieść na noszach naszej modlitwy i przedstawić Panu Bogu. A Jezus, jak powiedziałem, przechodzi obok nas i nadsłuchuje, co dzisiaj jest szeptem, a może wielkim krzykiem naszego serca, co dzisiaj jest naszym błaganiem, co dzisiaj chcemy złożyć w Jego boskie dłonie z ogromną wiarą i z ogromną nadzieją. Chcemy dziś, stając przed Jezusem, który jest Panem naszego życia, który jest nauczycielem drogi naszego życia, który jest naszym bratem i chce przyjąć na siebie wszystkie nasze słabości, chcemy dziś do Niego wołać z głębi naszych ludzkich serc. Jezusie, Synu Boga Żywego, przyjmij nas, przyjmij naszych bliskich i nie wypuszczaj nas ze swojej ojcowskiej opieki. Amen.